Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, no standardowo w piątek sałatka albo surówka. No dzisiaj surówka. Surówka, gdzie głównie będzie dominował kiszony ogórek. Naprawdę bardzo szybka i bardzo smaczna. Mamy tu jeszcze trochę pomidorów koktajlowych i mamy jedną czerwoną cebulkę. Od czego zaczniemy? Może powiem tylko, że pomidorki oczywiście sobie umyłem w zimnej wodzie. A w pierwszej kolejności co zrobimy? To ogórki ścieramy sobie na plastry. Albo tutaj na takie zwykłe, normalne, albo na te karbowane. Tutaj już nie ma żadnego znaczenia. Ja będę sobie dzisiaj ogórka ścierał właśnie na takie karbowane plastry. Proszę bardzo, widzicie? Takie plasterki właśnie musimy tutaj zrobić sobie z ogórka kiszonego. Ja tych ogórków mam tutaj 3 sztuki. No proporcje to już wszystko zależy od tego, ile będzie osób na obiedzie. No bo oczywiście sałatka jest do obiadu. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, ogórki mam starte i jak widzicie, u mnie tutaj prawie w ogóle nie ma soku z tych ogórków. Ogórki są pełne, nie są puste, w środku nie ma tutaj za dużo wody, więc ja ich nie będę odcedzał. Jeżeli macie ogórki, gdzie środki były puste, jest dużo wody, możecie sobie położyć je na durszlak i ten sok, ten nadmiar sobie odcedzić. Następny krok, oczywiście czerwona cebula. Cebula nie za dużej wielkości na takie 3 ogórki, które ja dałem. Odkrywamy część niepotrzebną i teraz cebulę kroimy sobie tutaj w piórka, ale piórka kroimy sobie dość cienko. Super, cebulka pokrojona, dodajemy cebulkę do ogórków. Od tej cebulki wyszło prawie nam tyle, co tych ogórków. Super, i teraz bardzo smacznym składnikiem do tej właśnie sałatki będą pomidorki koktajlowe, ale pomidorki będziemy kroić sobie tutaj na takie plasterki okrągłe, grubości około 0,5 cm. Proszę bardzo. I właśnie na takie plasterki kroimy sobie pomidorki koktajlowe. Tych pomidorków, jak widzicie, no mam tu około, nie wiem, może 15. W ogóle tego nie liczę. Pięknie. Pomidorki dodajemy do naszej sałatki. Co teraz zrobimy? Z przypraw tylko 2 rodzaje. Odrobina soli. Oczywiście każdy daje pod siebie do smaku. I odrobina pieprzu. Z pieprzem tak samo. I teraz 2 najważniejsze składniki. Pierwszy to mój składnik, ocet jabłkowy, ale octu jabłkowego naprawdę niedużo, proszę zobaczyć. Może nawet zrobię to na malutką łyżeczkę, bo tego octu tutaj potrzebuję dosłownie 2 takie małe łyżeczki. Super. I poleję to jeszcze delikatnie oliwą, oczywiście oliwa czosnkowa. Ta oliwa, którą robiłem już na swoim kanale, już w niejednym filmie Wam prezentuję, do czego możemy taką oliwę czosnkową zastosować. Naprawdę, czy do mięs, czy do surówek, czy do sałatek, ta oliwa jest po prostu niezbędna. Mamy wszystko dodane, to teraz musimy sobie to tylko dobrze ze sobą wymieszać, tak aby nam się połączyły tutaj te przyprawy. Ocet, oliwa. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, no nic dodać, nic ująć. Widzicie te kolory? Ja już czuję ten smak tej sałatki, ja już ją posmakowałem, jest po prostu przepyszna. A sami widzieliście, czas przygotowania, no błyskawiczny. 3 warzywa, tylko ogórek kiszony, tylko cebulka i tylko pomidorek koktajlowy. I oczywiście plus ocet jabłkowy i oliwa, którą tutaj daliśmy czosnkową, sól i pieprz. I proszę bardzo, pyszna sałatka do obiadu, gotowa. Mam nadzieję, że zrobicie taką sałatkę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę do góry pod filmem. A jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, zapraszam do subskrypcji i nie zapomnijcie odwiedzić mój kanał. Jest tam naprawdę wiele, wiele ciekawych propozycji. A dzisiaj życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!